Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o filmie Las Czwarta Rano. Wreżyserowała go jedna z legend polskiej kinematografii Jan Jakub Kolski. O tym reżyserze, co nieco już usłyszeliście w odcinku dotyczącym filmu Jasminu. Film Las Czwarta Rano nakręcono w 2016 roku i gdy wchodził do kin, nie odniósł większego sukcesu, dlatego każdy widz, do którego ten utwór trafi, jest na wagę złota. Główną rolę biznesmena Frosta gra Krzysztof Majchrzak. Warto zatrzymać się chociaż na chwilę przy samym aktorze, gdyż jest to postać niezwykle ciekawa. Krzysztof Majszak to polski aktor, który zagrał w wielu kultowych filmach, takich jak Konopielka, Sikierzada czy Pornografia. W trakcie swojej kariery wiele razy współpracował z Janem Jakubem Kolskim. Później trafił także do wielkiego filmowego świata i zagrał u boku światowych gwiazd w filmie Inland Empire, który wyreżyserował niebyle kto bo sam David Lynch. Przedstawiam tę postać, aby pokazać, że jest to aktor naprawdę światowej klasy. Ale mieliśmy mówić o filmie Last Czwarta Rano. Sama historia wydaje się wręcz banalna. Frost, król życia, biznesmy. Pewnego dnia postanawia zmienić swoje życie. Porzuca kulturę konsumpcjonizmu, pali za sobą wszystkie mosty, porzuca dotychczasowe życie i staje się pustelnikiem. Spotykamy go kilka lat później. Mieszka samotnie w leśnej ziemiance, poluje na zwierzęta, chodzi obdarty, brudny, lecz być może szczęśliwy. Nie chcę oczywiście zdradzać wam całego filmu, ale uchylę delikatnie rąbka tajemnicy. Prowadząc tryb życia leśnego dziadka, Frost przeżywa spotkania, które pozwalają mu przemyśleć życie na nowo. Jedna ze spotkanych osób to prostytutka, z którą Frost się zaprzyjaźnia i broni jej przed złymi ludźmi. A druga to nastoletnia dziewczyna, która pewnego dnia staje przed drzwiami jego ziemianki. Na film można spojrzeć z dwóch bardzo ciekawych perspektyw, które udowadniają, że warto poświęcić niecałe dwie godziny życia akurat na tę produkcję. Na żadnym z portali filmowych nie podaje się najważniejszego i jakby nie było tytułowego aktora w filmie. To las. Jan Jakub Kolski znany jest z tego, że jego twórczość ma bardzo silne związki z naturą, scenerią wiejską, często magiczną. W lesie, czwarta rano, natura zostaje wysunięta na pierwszy plan. To nie tylko tło wydarzeń całej historii, ale miejsce żywe, mające swoją siłę, może nawet siłę sprawczą. W świetle współczesnych zainteresowań ekokrytyką i powrotem człowieka do natury, film ten wydaje się wybitnie interesujący. Główny bohater próbuje odnaleźć się w lesie, w naturze. Szuka odpowiedzi na odwieczne pytanie, jak żyć, i ma nadzieję, że to las mu na to pytanie odpowie. Na marginesie, drugim pominiętym aktorem jest przeuroczy trójnogi piesek, będący najlepszym przyjacielem głównego bohatera. Wierzcie mi, że to jeden z powodów, dla których warto zobaczyć ten film. Druga perspektywa, z której można oglądać film, to ujęcie psychologiczne. Film należy do gatunku dramatów psychologicznych. Spotykamy się w nim nie tylko z historią o porzuceniu współczesnego modelu życia, ale również z przepracowaniem ogromnej traumy. Za powstaniem tego filmu kryje się bowiem dość mroczna i smutna prawdziwa historia. Dwa lata przed powstaniem lasu, czwarta rano, Jan Jakub Kolski w wypadku samochodowym stracił córkę. Sprawa była dość głośna medialnie, a rodzice, co oczywiste, bardzo mocno przeżyli ten wypadek. Tak naprawdę nie wiadomo było, czy Jan Jakub Kolski będzie potrafił się podnieść po takiej stracie. Zarówno prywatnie, jak i twórczo. Okazało się jednak, że potrafił. Najpierw napisał książkę, Las czwarta rano, a później nakręcił na jej podstawie film. W wywiadzie dla Newsweeka mówił o sobie samym tak. Żyłem wtedy na czworakach. Byłem czołgającym się czymś. Ledwo przypominającym człowieka. Byłem złamanym bólem pełzającym leśnym stworzeniem, w połowie drogi między człowiekiem a psem. Z ulgą wracałem na wieś, tam mogłem być pso-człowiekiem, czyli sobą. Nikt nie widział, jak chodzę po lesie o czwartej nad rany. To właśnie dlatego ten film jest niezwykły. To wytwór wyobraźni człowieka, który zmaga się z traumatycznymi wydarzeniami i ostatecznie wygrywa. Myślę, że każdy z nas zmaga się z czymś, co musimy zrozumieć i przepracować. Las czwarta rano to nie lekarstwo, które nas z tego wyleczy, ale może dać nam całkiem nową perspektywę i nowe spojrzenie. To nie tylko relaks i rozrywka, ale przyczynek do zastanowienia się nad swoimi problemami, nad wartością ludzkich relacji i przyrodą. Humorystycznie ostrzegam, proszę nie spodziewać się wybuchów i fajerwerków tego nie znajdziecie w tym filmie. Również strona audio lekko kuleje, dlatego warto mieć przy sobie pilot do telewizora. Film jest pełen melancholii i niedomówień, ale ja zachęcam Was do obejrzenia, wyrobienia sobie własnej opinii, a reszta niech zostanie milczeniem. Tekst dzisiejszego odcinka przygotował dla Was Patryk Kominek. Myślę, że wspólnie zachęciliśmy Was. Do sięgnięcia po film las czwarta rano. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee too albo Buy Me Coffee. Dzięki waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.